jestem niewierząca, plus do nas nie chodzi ksiądz po kolędzie. Ja ogólnie nie obchodzę tak religijnie bardziej, ale babci zawsze coś rzuca. Akurat mnie nigdy nie było, jak ksiądz chodził po kolędzie. Znaczy ja jeszcze nie przyjmuję sam księdza, także bardziej mama. Koperta jest najmniej ważnym elementem wizyty duszpasterskiej. Wiadomo, że zwyczajowo ona się pojawia, ale ja nigdy ani o niej nie mówię, ani o niej nie wspominam, ani nie wyciągam rękę po kopertę, kiedy ona leży. No to po prostu leży, tak? Jeśli ktoś będzie chciał mi ją wręczyć, to zrobi na koniec spotkania. To, jaka ma być kwota, też nie jest podawane. To są naprawdę przeróżne kwoty, od 5-10 zł, które są w kopercie, do czasami 200-300 zł, jeśli ktoś akurat chce taką ofiarę złożyć na kościół. Wiemy, że jest przykazanie kościelne mówiące o tym, że każdy katolik troszczy się o potrzeby materialne kościoła. Więc ta koperta tak zwana jest pewnego rodzaju datkiem na cele kościoła danej parafii. Ludzie mają przygotować siebie, czy wiedzieć, że ksiądz ma się pojawić. Czasami dla nas jest niezręczne to, kiedy pukamy, ktoś otwiera i jest bardzo zdziwiony. A ksiądz dzisiaj, ja nie wiedziałam, a dlaczego? Często wpuszczają mimo tego nieprzygotowania, cenię takiej osoby, które nie są praktykujące, czasami nawet nie są wierzące, a mimo to chcą się z księdzem spotkać. Mam w pamięci kilka takich spotkań z małżeństwami, z rodzinami, które nie uczestniczą w życiu parafialnym, a mimo to przyjęły, podały herbatę i po prostu byli, no to było bardzo sympatyczne i dobre spotkanie. Cele są dwa. Jest cel duchowy, błogosławieństwo domu, modlitwa oraz cel, byśmy powiedzieli, taki trochę społeczny, duszpasterski, czyli poznanie ludzi, którzy mieszkają na terenie naszej parafii, poznanie ich sytuacji rodzinnej, ich problemów, tego, czym żyją. Po prostu spotkanie się duszpasterza z tymi, którzy w jakiś sposób podlegają pod działalność danej parafii, danych księży.